Hej, cześć, witajcie, z tej strony GiladHiz, zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny, tym razem naprawdę kolejny odcinek z gry Lucky Tower, tylko nie do końca, ponieważ studio Selves, czyli team odpowiedzialny za Lucky Tower, wychodzi z nową propozycją, w sensie jest to ta sama gra, Lucky Tower, tylko że w wersji Ultimate i podobno jest tu sporo rzeczy zmienione. Sam zresztą widzicie tutaj, ekran tytułowy jest inny. Mamy wersję prototypową z 2021 roku. Z tego co wiem, również jest jakaś nowa beta, do której ja nie miałem dostępu, bo dostałem zły klucz i próbuję dostać nowy, więc jeśli chcecie również betę zobaczyć, nową, najnowszą, to dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, a to wszystko oczywiście wam pokażę. Więc bardzo fajnie, że takie, powiedzmy, starsze gierki są rzeczywiście również pokazywane w nowej odsłonie, mimo że już tamta gra wyglądała tak naprawdę bardzo ładnie, jeśli chodzi oczywiście o jakość. Evelius się nazywa. Powiedz mi, że... Pokaż mi, że pasujesz do roboty. Wstawaj na swoje nogi. Czyli mamy takie dziwne gremliny. Czy my będziemy teraz pochodzić, jakby chodzić jakby inną postacią? Tak to mam rozumieć? Dobra, no chodzimy. Siema! Okej, także mamy... Jump? Aha, tym się skacze. Dobra, rozumiem. No, skacze dla ciebie, proszę bardzo. Wracajmy do roboty. Koniec z tego. Lećmy do roboty. Zobaczmy, co będę robił. O! To jest nasz główny bohater. Możemy go ciachać. A, cokolwiek. Rób se, co chcesz. O, jaki gnomki, kurde. Mogę to gasić? Muszę cię ostrzec. Aha, że drzwi są w całej wieży. Zobaczmy, jak sobie jesteś w stanie z nimi poradzić. Więc zobaczmy, jak jestem w stanie sobie poradzić z drzwiami. O, chwila, czy znowu będziemy żabą? Mogę podnosić czapki! Zdejmij to, przyniosę papierową torbę następnym razem. Nie tłumaczę wam wszystkiego, bo nie wszystko jest ważne. A mogę brać butelki, czyli już jest nowy mechanizm jakby. Aha. Napełnij nasze chodzi o to, żebyśmy napełnili jakby nazwa napoju w nawiązaniu oczywiście do ścieków, czyli nazwijmy to ściekowy, nie wiem, ściekowe cokolwiek, tak? Aha, to się tylko tyle napełni, okej. Ściekowe coś tam. Chwila, bo to się tak podnosiło. Ściekowy wywar, nazwijmy to. I napełni te lunchboxy tutaj. No, lunchboxy wiecie, czym są. O nie, to moja czapka, muszę się nauczyć, że to tak się robi. A, ale mam wszystkie. Mogę się też tego napić? Dobra, no to sprawdzimy, co robi. Napój ze ścieku, co robi. Halo, ja chciałem to założyć. To... I muszę to na środek jakoś tak kłaść idealnie, nie? No come on, on nie podnosi tego tak jak ja bym chciał. Może muszę stać tak... Nie, on zawsze kawałek do przodu, dobra. No co jest z tą butelką nie tak? Dobra, teraz zadziała? Halo? Zadziała? Dobra, zadziałało, proszę bardzo, dobra, bierzemy to. Okej, rozumiem, że to nie miało zadziałać tak. Mogę się tego napić, naprawdę. Mogę w jakikolwiek sposób się tego... Mogę tym bić. Mogę to rzucić. Wspaniale. Perfekcyjna robota. O! Jest napisane, że wrzucił trochę tych. Pick an object. Aha, czyli że mogę zlutować, ale klikam to i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie mogę podnosić. A, chyba że... O! A, mogę... O, mogę pod... O, czyli mogę podnosić i trzepać nimi jakby... Okej, zabiłem szczura. Piękne. Co robicie, szczurki, tutaj? O, może się kazać, że będzie zbyt pusto. Samotny możesz być, oczywiście. Możemy pogadać z kimś. Mogę pogadać z obrazem. Zaczął gadać do tego obrazu. No, tylko nie za dużo, bo to nie jest taki akurat. O! Dobra, pokaż mi. Przeszliśmy przez trening bez większych problemów. Nice. Dobra, tylko które teraz? Może któregoś dnia dostanę promocję? Nie no, wspaniale, w tej czapce wyglądam perfekcyjnie.
Aha. Pracujemy od poniedziałku do niedzieli, 24 godziny na dobę. Nasza pensja to nasz wybór zębów albo oczu. I nie ma żadnego ubezpieczenia. No tak. Ale jakie animacje są porobione gładkie, proszę bardzo. A cold and deadly tower is just the place I love to start my adventure. Zimne i mroczne miejsca, to są jego ulubione miejsca, gdzie uwielbia zaczynać swoje przygody. Perfekcyjnie, bo jesteśmy nadzy i w sumie to jest idealne chyba połączenie tego, jak skończyliśmy to ostatnio, bo w sumie trafiamy do tej wieży. Chyba ostatnio też poszliśmy, w sensie weszliśmy do jakiegoś miejsca dla idiotów. I tak się okazało, chwila, czy mogę podnosić te rzeczy? O. Okej. Make it rain. Mogę podnieść te pieniądze? No i co z tym? Mogę założyć to? A, nie ma akurat tego. O nie! Ty, a dobra, będziemy zbierać... Chwila, będziemy zbierać te pieniądze? Naprawdę będę zbierał te pieniądze? O nie, to się źle skończy. Chwila, i co, mam wrzucać te pieniądze do tego worka? I... okej. No co będzie gadał? Więcej pieniędzy? O kurde. Nie można kucać! Come on! On gada tyle teraz. Jestem w szoku. O, teraz... Teraz inna rzecz jest? Uuu, dynamicik. On tam cały czas jakieś żarty puszcza, ale nie mógłbym się w ogóle skupić na grze. Chciałem coś dostać, na przykład ząb. Możesz mi przynieść jednego? Poczekam na ciebie na dole. Jasne, zęby to moja specjalność, jakby sprzedaję zęby zawsze. Czyli to już jest widać, bardziej rozbudowane. Tu już jest jakaś fabuła, tam po prostu przechodziliśmy na dół. O kurde, są młoty. These rats really make the tower feel more alive and a little gross. I'll take it. Step aside. Mogę tym płuc. Czemu ty z tego tyle? Hey, who turned the light out? My beauty can't be overshadowed. Okay. Chcesz obudzić go? I'll just leave this here. There you go. I need this. O, jest ciemno. Czemu jest tak ciemno? I don't need this anymore. Czy coś złego się stanie? Halo, bo są oczy. Hold on. Czy coś się stanie? Met, okay? Dopiero się poznaliśmy, daj. No to idziemy teraz w prawe drzwi. O, przeciwnicy! No. Jezus, aż się sam wystraszyłem. Mamy worek z pieniędzmi, nice. No to idealnie po prostu, idealnie się przyda. Czy to będą te same poziomy? Nie, to się zmienia! O. Jasne, nie ma problemu. Opuściłem cię, czy no, mogę się zgodzić? Nie? O nie, źle kliknąłem! Nie, chciałem z tobą iść, halo. Chodźmy, no dobra, nieważne, trudno. To idziemy sami w takim razie. Mogliśmy pozyskać kolegę, ale nie dostaliśmy kolegi. Proszę. Na hita jestem. Ja rozumiem, że jestem goły, ale bez przesadyzmów. Dobra, nie wiem, tu. Ha. 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 Proszę bardzo, nice. Czy mogę tu się... O Jezus, to będzie coś złego, nie? Wow! Skrzynkę też zabieram ze sobą. Jasne, skrzynkę też zabieram ze sobą. To jest zdecydowanie lepsza broń. Już. Jasne. Follow me on my journey. Podążaj za mną, w mojej podróży. Leżycie ze skrzynkami. On się nie poślizgnął, on nie może się poślizgnąć? Udało nam się. No, zobaczymy, czy nam się udało. Co tu jest więcej? Tutaj masz. O, możesz, to możesz. To możesz mieć za darmo, nice. Łoj, spodnie od razu dostałem! Kozak, to jest moja broń, jak coś. Skoro jesteś moim przyjacielem, to mogę pójść pierwszy. Sprawdzić, co za tymi drzwiami. Jasne. Okay, clear the room for you. I'll just leave this here. Enjoy.
Uwielbiam tą grę! O Jezus! Nie, nie chciałem tu wejść. Wchodzimy tu z powrotem. Idziemy z tą skrzynką tu i ją zaraz zlotujemy. Pieniądze! To nam... Nie, chwila, po co mi? No. Chodź do mnie, przyjacielu. Idziemy. O nie, tu jest dużo dźwigni. Chodź tu! Chodź. Miałem cię potrzebować tu. O Boże, nie! Dobra, no... O nie, nie możemy już się cofnąć? Dobra, możemy się cofnąć. Jezus, już się wystraszyłem, że nie możemy się cofnąć. Dobra, idziemy. Skoro nie te drzwi, skoro nie środkowe, to idziemy do ostatnich. Chodź do mnie. Jakby co? A! Jaki dynamit? Gdzie niby? Gdzie on słyszy dynamit? Dobra, idziemy stąd. Ciup, ciup, ciup. Dobra, prawie dostał piercing. O, dobra, on przeskoczy. To rzeczywiście był dynamit. Racja. Totalnie. Za każdym razem od początku zaczynamy. Dobra, idziemy. O, tego jeszcze nie widzieliśmy. Dobra, kosa. Idę od razu za kosą. Dobra, jest. Udało się przejść za pierwszym razem. Kozacka jest ta gra. Pokój numer 4. Aha, czyli są różne poziomy. Nie chcemy jakieś mieć. Weź to ze sobą. Jaki worek mam. Dobra, środkowe. Tylko środkowe drzwi challenge. Dobra, przeleciałem po prostu. Czy oni będą mnie gonić? Nie gonią mnie, dobra, to jest pokój 3. Chciałbym zagrać małą grę. Co to jest? Oko? Mam oko. Zainteresowany szybką i prostą grą? O kurde, no i znowu się zaczyna. Znowu to samo, znowu będzie nas ganiał. Dobra, tylko środkowe drzwi. Jezus. Uwielbiam tę grę. Zostawiam to oko, nie chcę. Weź sobie to oko. Nie interesuje mnie już. On tam dalej coś na mnie się tego drze. Dobra, jest. No trap can stop me. Okay. All right. Hooray. Fist of fury. Dobra, nie wiem co zrobiłem, nie wiem po co to. O nie, no przywalili mi, come on! Nie było żadnego przejścia. Dobra, prawe drzwi. Prawe drzwi challenge tylko. Ktoś tam się drze. So they do have a janitor in here. O! O! Jaka plama! Ja mam za każdym razem inne włosy w ogóle, co jest? O! Jezus, prawie w to wpadł. Dobra, to skoro nie możesz wziąć skrzynki, to skrzynka niech idzie z tobą, nie? Jakby to jest logiczne. Dobra, to skoro nie te, to może środkowe znowu. What's all the fuse about? Dobra, zgasiłem, nice. Co jest? To naprawdę... A! Zapomniałem o tym. Czyli tylko jedne drzwi są w tym przypadku poprawne. O nie, złapał światło. Czy złapał światło we wszystkich pokojach? Tak mam to rozumieć? Nie. Chyba w ogóle nie złapał światła. Nie chcę z tobą grać w grę, elo. Nie gramy w żadną grę, poszedłem sobie. Dajcie mi klucz, bo ja chcę kluczem otworzyć skrzynkę. O! No trap can stop me. O nie! On nie zjadł mnie, come on! Musiałem wejść na tą głupią trąbkę. Dobra, jeszcze raz, jeden raz. Dobra, jest. Tak. O! Kurde, chcę znaleźć jakieś rzeczy. O, dobra, mamy butle. O, wyglądam na dobrego, kiedy bierze, że dobry jestem w zbieraniu rzeczy, że jak będę miał dynię, to na dole mogę mu ją przekazać. Spoczko, podoba mi się ta opcja. O, siema. Mam skrzynkę. Pa, 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 pa.
Retreat! Czemu śpiewa Michaela Jacksona? Przepraszam za zabijanie was. Co to jest? Nie chciałem tego balona. Chciałem kostkę. O, kostka jest Co to za wywar? Bierzemy to. O kurde! Ło! Zamieniłem się w tego. Czemu mnie bijecie? Czemu mnie bijecie? Co to za patyki? Odejdź stąd! Odejdź! Jestem jednym z was! Tylko trochę brzydszym. Czemu mam żółte włosy? Co jest? Czemu nagle rosną mi włosy żółte? Czy widziałem jakiś tego? Jakieś osoby z co robią przygody? W sensie adventure, to jest... Adventure? No kurde, no osoba, która szuka przygód, tak? Nie wiem, jak to na polski już tłumaczyć. Co wy tam robicie? Boom. Dobra, wbijam ci. Come on, chciałem zobaczyć, co się stanie. Dobrze, ostatni raz, ostatni run robimy. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Uciekamy stąd, proszę bardzo. Dalej, kolejne drzwi. Pokój czwarty już znamy. Robią ankietę, jak nam się tu podoba. Napiszę, nienawidzę tego. Ankieta, jak dobrze jest tam w wieży. No, perfekcyjne rozwiązanie. Pierwsze idę. Szczurek. Dobra, szczurka nie potrzebujemy. Dobra, przechodzimy dalej. Czemu światła nie ma? Muszę uciekać stąd. Bo się ciemno robi. Dobra, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. O nie. O nie. Dobra, pokonam was wszystkich. Dobrze jest. Żegnam. Przejeżdżam. You're gonna catch these hands. I gotcha. Okay. Kurde, no nie mogę wam nic zrobić. Come here. A macie! O, co jest? Wyrwało się ze mnie. Piękne to jest, piękna ta gra. W każdym razie, moi drodzy, postaram się jeszcze zagrać w wersję beta, bo myślę, że tam będzie tego zdecydowanie więcej. Także mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Napiszcie swój ulubiony moment, jeśli chodzi o tą całą gierkę. Zapraszam również na NB, gdzie możecie kupić bardzo fajne gierki. Oczywiście bardzo tanio. Promocje są, pierwszy link w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!